Witam państwa bardzo serdecznie. W moim najnowszym filmie opowiem państwu o tym, jak powstały służby trzeciej RP. Konkretnie mówił będę o powstaniu Urzędu Ochrony Państwa, w którym miałem okazję przez 10 lat pracować. Dowiecie się ze szczegółami, jak wyglądał proces tworzenia UOP i jego działalność w pierwszych latach. Jeśli spodoba się wam mój film, Udostępnijcie go znajomy, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński. Tworzy się Urząd Ochrony Państwa, którego celem działania jest ochrona bezpieczeństwa państwa i jego porządku konstytucyjnego. Tak brzmiał początek ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o Urzędzie Ochrony Państwa, który zastąpił komunistyczną służbę bezpieczeństwa, będącą symbolem starego reżimu. Inicjatywę jego powołania już 8 stycznia 1990 roku zgłosiła grupa posłów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego z posłem Janem Marią Rokitą na czele. Dziś informacji o prywatnym życiu, o prywatnych poglądach, o pozycji politycznej ani rząd, ani żadna większość polityczna nie potrzebuje do niczego. Złożony przez nią projekt ustawy o UOP szybko stał się przedmiotem sporu pomiędzy posłami Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego a posłami ugrupowań postkomunistycznych. Ci ostatni, zamiast zapisanej w tym projekcie weryfikacji funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, optowali za tym, aby automatycznie mianowano ich funkcjonariuszami Urzędu Ochrony Państwa. Oczywiście, ta filozofia pełnej weryfikacji, filozofia, powiedziałbym nawet likwidacji. Przyjęto więc rozwiązanie kompromisowe, wprowadzając do projektu zapis o przejrzystej i sprawiedliwej weryfikacji funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. I dopiero wtedy projekt został poddany pod głosowanie. Większość posłów poparła ten projekt. Tak właśnie powstał. Urząd Ochrony Państwa. Nikt wtedy nie wiedział, że szef MSW, generał Czesław Kiszczak, już dawno podjął działania w kierunku stworzenia nowych polskich służb. Tak naprawdę zaczęły się one już w sierpniu 1989 roku, gdy Kiszczak podpisał zarządzenie nr 075 przez 89 o reorganizacji Ministerstwa Spraw. Wewnętrznych. To zarządzenie zlikwidowało cztery najważniejsze jego departamenty: trzeci, czwarty, piąty i szósty. Na tej podstawie SBC z tych pionów zostali przeniesieni do nowo powstałych pionów MSW, które już dużo lepiej pasowały do ówczesnej rzeczywistości politycznej. I tak SBC z inwigilującego. Kościół Departamentu IV stali się analitykami Departamentu Studiów i Analiz. Natomiast SB z Departamentu III, zajmującego się zwalczaniem opozycji, przeszli do pracy w Departamencie Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa. Podobne zmiany nastąpiły w strukturach terenowych. To był początek operacji maskującej Służbę Bezpieczeństwa. W wykonaniu generała Kiszczaka. Kolejnym jej etapem było zredukowanie liczebności funkcjonariuszy SB, oczywiście tylko na papierze. W ramach tej redukcji z 24 tysięcy funkcjonariuszy SB pozostało zaledwie 3,5 tysiąca. Kiszczak dokonał tego, wyłączając ze służby bezpieczeństwa departamenty pierwszy i drugi, czyli wywiadu i kontrwywiadu, oraz likwidując biura pomocnicze, w tym zajmujące się podsłuchami biuro techniki. Oprócz tego 2200 funkcjonariuszy SB Kiszczak skierował do pracy w Milicji Obywatelskiej, a 1200 wysłał na emeryturę. Pewną liczbę SB-ków szef MSW wysłał do pracy poza resortem. Będąc na tak zwanych etatach niejawnych, pracowali oni w wielu organach administracji państwowej. Szef MSW zachęcał wtedy wszystkich esbeków do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej i wielu z nich poszło z duchem czasu i założyło własne biznesy. Ich bazą byli tajni współpracownicy i wiedza, jaką można było za ich pośrednictwem. Uzyskać. Cele tych wszystkich działań Kiszczak objaśnił kadrze kierowniczej służby bezpieczeństwa na naradzie, jaka miała miejsce w październiku 1989 roku. Kiszczak mówił wtedy tak. Perspektywy socjalizmu wyczerpały się, a partia zatraciła umiejętność walki politycznej. Ale Służba Bezpieczeństwa nie jest trupem i ma przed sobą. Przyszłość. Zwrócił się do zebranych z apelem, że nie wolno dopuścić do rozbicia naszych szeregów. Jak zaznaczył, SB będzie teraz nową państwową policją polityczną. To uspokoiło esbeckie środowisko. Ale Kiszczak nie tylko przeprowadził operację maskującą funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, ale też przygotował ich do Utworzenia nowej Państwowej Policji Politycznej. Przede wszystkim zadbał o haki na tych, którzy będą o tym decydowali. 8 lipca 1989 roku, a więc zaledwie trzy dni po tym, jak stwierdzono ważność wyborów z 4 czerwca 1989 roku, Zastępca Kiszczaka, generał Henryk Dankowski, wysłał do wszystkich jednostek terenowych SB tajny szyfrogram. Precyzował on zadania wobec tych parlamentarzystów, którzy byli agentami służby bezpieczeństwa. Mieli oni oddziaływać na postawę innych posłów oczywiście w kierunku oczekiwanym przez Kiszczaka. W tym szyfrogramie wyartykułowano wprost, aby wykorzystać ich do stworzenia w Sejmie frakcji SB. I tak się rzeczywiście stało. To właśnie dzięki tej frakcji w Sejmie Kiszczak został niebawem premierem. Tyle tylko, że nie zdołał stworzyć rządu. I wtedy premierem wybrano przedstawiciela opozycji Tadeusza Mazowieckiego. Frakcja SB w Sejmie otrzymała wtedy zadanie powstrzymania tendencji rozliczeniowych wobec aparatu MSW. Było to o tyle ważne, że działała już Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do zbadania działalności MSW, którą kierował poseł Jan Maria Rokita. Nie było to jednak specjalnie trudne, ponieważ w Komisji Rokity także znaleźli się posłowie z frakcji SB. Dla szefa MSW ważne było także to, aby frakcja SB oddziaływała także w sejmie w wielu innych sprawach związanych z MSW, jak na przykład forsowania pomysłu maksymalnego wykorzystania SBKów w stworzeniu nowej państwowej policji politycznej. I dokładnie tak się działo. Gdy w styczniu 1990 roku grupa posłów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego zgłosiła projekt ustawy o ułop, Kiszczak zadbał o to, aby to on reprezentował w Sejmie stanowisko rządu w tej sprawie. Członkowie frakcji SB starali się również neutralizować radykalne pomysły posłów biorących udział w pracach nad projektem ustawy o ułop. Gdy nie udało im się przeforsować zapisu o automatycznym przejściu funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa do nowej służby. Zadbali o cywilizowaną formę ich weryfikacji. I taki właśnie zapis znalazł się w procedowanej ustawie. W rezultacie tego powołana została Centralna Komisja Weryfikacyjna do spraw funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Na czele której stanął poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Krzysztof Kozłowski. Powstały również wojewódzkie komisje weryfikacyjne. Tyle tylko, że nikt nie zadbał o to, aby w tych komisjach nie znaleźli się agenci SB. Nic dziwnego, że weryfikacja była pod kontrolą Kiszczaka. Do Komisji weryfikacyjnych w poszczególnych województwach napływały pisma opozycjonistów, tajnych współpracowników SB, które rekomendowały konkretnych jej funkcjonariuszy do pracy w ułop. Tak było między innymi w Lublinie, gdzie SB-ków zajmujących się wcześniej inwigilacją Kościoła, rekomendowali znani księża. Tak było również w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie i wielu innych miastach. Członkom komisji weryfikacyjnych rekomendowano do pracy w nowych służbach przedstawicieli resortowych rodzin. Tak było między innymi w Poznaniu, gdzie jeden z tamtejszych esbeków, który terroryzował poznańskich opozycjonistów, podszywając się pod osobę kapitana Grzegorza Piotrowskiego skazanego za zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki, osobiście udzielał takich rekomendacji członkom Tamtejszej komisji weryfikacyjnej. Gdy zdarzało się tak, że opinie regionalnych komisji weryfikacyjnych były negatywne, SBC odwoływali się do Centralnej Komisji Weryfikacyjnej, a ta zazwyczaj zmieniała te opinie na pozytywne. W rezultacie tego weryfikację przychodzili nawet ci SBC, którzy mieli na koncie wiele przestępstw. Ostatecznie z prawie 14 tysięcy funkcjonariuszy SB, którzy przystąpili do weryfikacji, przeszło ją ponad 10,5 tysiąca, czyli prawie 75%. Tylko niecałe 3,5 tysiąca SB-ków zostało negatywnie zweryfikowany. Ci, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani, mogli już bez przeszkód rozpocząć służbę w UOP. Nowej państwowej policji politycznej. Ostatecznie do UOP trafiło 4,5 tysiąca SB. -ku. Ci, którzy znaleźli się tam, mogli sami wybierać sobie komórki, w których chcieli pracować. Zresztą struktura UOP była swoistą kalką struktury służby bezpieczeństwa z wyłączeniem pionów zwalczających kościół opozycję i zaangażowanych w ochronę Gospodarki. W praktycznie niezmienionej postaci organizacyjnej przetrwały piony wywiadu, kontrwywiadu, a także wszystkie komórki pomocnicze, techniki, obserwacji, szyfrów, ewidencji archiwum, kadr, finansów. Jedynym nowym w ŁOP było zajmujące się Białym Wywiadem biuro analiz i informacji stworzone od podstaw i w oparciu o ludzi z zewnątrz. Ci, którzy pomimo pozytywnej weryfikacji, nie znaleźli się w UOP, zakładali firmy ochraniarskie. Po paru latach stały się one armią liczącą prawie 150 tysięcy ludzi. To właśnie tak narodziły się takie firmy ochraniarskie jak Consalnet. Tak czy inaczej, UOP był w dużej mierze kalką służby bezpieczeństwa. Ponad 90% jego kadr stanowili oficerowie byłej SB. I nawet gdy w następnych latach zaczęto przyjmować młodych ludzi, ten stan nie uległ poważniejszej zmianie. Potem okazało się jeszcze, że ci nowi funkcjonariusze UOB zostali dobrani według starego kryterium. Każdy z nich musiał otrzymać rekomendację byłego oficera SB. Jakby tego było mało, po przyjęciu do ułop dostawali opiekuna w postaci starszego kolegi z SB, który prowadził z nimi pracę wychowawczą. Nic dziwnego, że kadra Ułop dość szybko stała się politycznym monolitem. Jej świat był światem służby bezpieczeństwa z jej kłamstwami i świństwami. Świat, w którym na jednym biegunie była nieomylna władza i jej służby, a na drugim biegunie opozycja, która jest zagrożeniem. I chodzi o to, aby to zagrożenie w porę wykryć i zneutralizować. Krótko mówiąc, kadry ułop bardzo szybko zaczęły utożsamiać się z aktualnie rządzącymi, a nie z państwem. To bezpieczeństwo tych pierwszych miało być chronione. A niebezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Nic dziwnego, że nowo powstały Łop szybko wszedł w buty swojej poprzedniczki, komunistycznej służby bezpieczeństwa. Dowodów na to było wiele, ale jeden z nich zasługuje na szczególną uwagę. To tajna instrukcja Łop numer 0015 przez 92. Wydana w październiku 1992 roku i ujawniona w 1993 roku przez prezesa ówczesnego porozumienia Centrum Jarosława Kaczyńskiego. Na podstawie tej instrukcji inwigilowano prawicowe partie określane w instrukcji mianem ekstremistycznych. Robił to zespół pułkownika Janusza Lesiaka. Dopiero po wielu latach Sąd Okręgowy w Warszawie uznał te działania za złamanie obowiązującego prawa. Tyle tylko, że jednocześnie warszawski sąd uznał, że te czyny uległy przedawnieniu. I taki jest właśnie mit założycielski współczesnych polskich służb. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Piotr Jaskiernia, Piotr Leńczewski, Bartosz Filip Cichy, Antoni Łosieczka oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z Okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez patrona. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając PODZIĘKUJ, a także cyklicznych wpłat klikając WESPRZYJ na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez Paypal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.